Dobrze, moi kochani, to jest ciekawy tutorial, bo tutaj pokażę wam dla leniwych oczywiście, jak nie modlicie głowy. Bo możecie, nie musicie wycinać połowy tego otworu, to znaczy koła wycinać, bo ludzie tak czasami robią, aby potem drugą połowę przekopiować. To w niektórych programach nie da się tak jak w 3D Maxie. Na przykład ja tylko tą stronę wyedytowałem i w niej otwór wyciąłem. A z tej strony nie ma. I pokażę wam coś. Użyłem modyfikatora symetrii. Widzicie? Bo sobie już tak zrobiłem, że nie muszę na nowo otworu ponownie wycinać. Bo ja zrobiłem ten otwór na pedały. Sprawdzę, jak to będzie wyglądało w praktyce. Where will the widok? Modyfikator symetrii jest przydatny. Aby nie konwertować, to dam kolaps tu. Dzięki temu ten modyfikator się zachował. Tamten obiekt mogę skasować, ale będę musiał na nowo wszystko przyłączać. Body snaps zaznaczę. Dzięki temu nie muszę na nowo. Nie muszę się męczyć i przeciągać do widoku 3D. Z obydwu stron mam taki sam kształt. Dzięki modyfikatorowi symetrii. Ponownie to zaznaczę. Trochę mnie denerwuje to zaznaczanie. Ale już mam gotowy kształt wymodelowany. Kierownica. Inne elementy. To trochę człowieka czasami irytuje. No bo jak zaznaczę wszystkie elementy, jak skieruję na ten mały obiekt, to będę mógł przesuwać rower, a ten obiekt będzie na swoim miejscu. Sprytne, co? Za pomocą funkcji Select Link. Nie musicie dawać funkcji Attach. Attach daje się wtedy, kiedy obydwa poligony chce się razem połączyć narzędziem bridge, czyli most po angielsku. Ale bridge występuje też jako połączenie między dwoma poligonami. Tutaj tylko link wystarczyło, bo to są elementy osobne, tylko razem je złączyłem. Zapiszę sobie ten obiekt. Modyfikator symetrii, dziękuję, Szymek, warunek. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę. Jakbyście mieli pytania, to napiszcie na mój e-mail. Mój e-mail to gorylanmałpawp.pl. GOOO. 3 O jest. Gorylan. Ja już powiedziałem, jakbyście nie wiedzieli, nie będę wam przeliterowywał. 3 O jest na początku. Dobrze, jeszcze przybliżę ten obiekt. Nie zapomnijcie, że w trybie edycji poligonu jest narzędzie crease. To jest ważne, bo jak zaznaczycie tutaj konkretnie. Nie zapomnijcie, że narzędzie crease zaraz się znajduje nad zakładką Edit Edges. Nie zapomnijcie o tym, to ważne.